Witam na pokładzie Fiatola. Tak jak obiecałem wczoraj, kulniemy się nim troszeczkę. Świeży zrobiony przegląd. Także przegląd przeszedł, ubezpieczenie jest, zatankowany jest. Maszyna nie jeżdża na rok czasu, także kulniemy parę kilometrów. Szkoda, że pada, bo nie będzie można przypierdolić. Ale chociaż tutaj taką szybką rundkę zrobimy. Nie, ten silnik na głowie nagrywa, dobra. GoPro lubi czasami się nie załączać. Maszyna jeździ. Na przeglądzie nie wyszły żadne komplikacje. Zawieszenie, układ kierowniczy oraz tutaj hamulce, wszystko sprawne, zresztą to było robione. Praktycznie nie ma do czego się przyczepić. Przy okazji może zostawię go gdzieś, nie, gaz wyregulują, co prawda nie jeździ się na gazie, ale wiesz, no niech to będzie zrobione, nie? Bo też nie wiem, nie ukrywam, że myślę, by ten samochód może w przyszłym roku pogonić, wymienić na jakiś motor konkretny. Mówię to jakimś czoperka i motorem polatać. Tak jak mówiłem wcześniej, tam parę samochodów stoi, także jest czym jeździć, a w zasadzie to jest zabawka. No kurczę, to nie jest auto, żeby sobie nim latać do Biedronki codziennie na zakupy czy jakieś takie tam rzeczy. Raz, że spalaniem stary nie wyrobisz. Już mieli, nie? Dwójka mieli, kurde. Także jak ktoś nie jeździł wcześniej takim samochodem, ja tutaj nie mówię akurat o, słuchajcie, o mocy, dobra, te 240 koni, co tu jest, ale mówię tutaj, wiesz, no jest moc, cholera, no jest moc, no, no nie ma co ukrywać, to jest napęd naprzód, także on tutaj pierdolnięcie ma. Tak patrzę, jeszcze tutaj mamy temperatury oleju w normie 100 stopni, także już samochód rozgrzany. Temperatura cieczy w normie. Wszystko gra i buczy. Czasami mi się ta marchewa zapala. Nie wymieniłem tych świec jeszcze. Mam te świece, ale no widzicie, pada, kurczę, bym chciał świece wymienić. Filtr powietrza pewnie jakiś wpierdolić już sportowy. Nie ten oryginalny, który tu ma, bo to tam bez sensu. A radio, jak słyszycie, nie jest mi tutaj potrzebne do niczego. Jedź, majster. Przejdziemy się dookoła, go trochę, mówię, przegonimy, bo nie jest żona długo czasu. Nawet z dwójki nie ma co mu ładować. Jeszcze nie ładuje do końca, delikatnie gaz, nie? Złoty 4 to tam, wiesz, na luzaku, nie? Podejrzewam, że ten, no, szedłby ten samochód, nie? Ale mówię, no nie ma co tutaj, też nie ma gdzie się rozpędzić, zresztą, no kurczę, taki ruch, jaki ruch. Trzeba uważać, nie jesteśmy na jakiejś tam, kurczę, autobanie. Nie powiem, że nie, lubię sobie gdzieś tam, wiecie, słuchajcie, przycisnąć, ale to wszystko musi mieć, być z głową. Czekam na jakiś zlot, teraz chłopaki u nas tutaj robią zlot klasyków. Tylko zawsze jak robię ten zlot, to niestety mnie nie ma. Jestem w pracy. A my tutaj taki, kurczę, klasyk. Never die. Także na fejsie zapraszam serdecznie, jak ktoś tutaj, kurde, jest zmurowany i ogląda ten film. Wbijajcie, grupa się rozwija. Chcieliśmy zrobić tutaj spocik z założycielem grupy. Akurat śmiga sobie maluszkiem. To jest fajnie zrobione, niebieska szczała. Pozdrawiam szefa grupy. No i co by tu mówić? No słuchajcie, no jest do wymiany tutaj pompa oleju. Nie pompa oleju.
chłodnica oleju, którą mam, leży z tyłu w aucie. Termostat jest do wymiany, bo on jest otwarty cały czas, nie zamyka się. Termostat też jest. Tylko nie ma czasu się tym zająć, tak? O, myślę, że przy kolejnym zjeździe moim spróbujemy tutaj coś podziałać. Pobawić się troszeczkę. Chyba pióra też mam do wymiany. Czwóreczka. Mówię, to jak się daje, jak turbina odkręci, to kurwa. To delikatnie gazu daje. Mówię, nawet nie ma gdzie się kulnąć tutaj, nie? Turbo jest tutaj założone nowe. W tej chwili pompuje na 0,7 bara. Na ten kurde gówno nie ma co tutaj patrzeć, bo one jest spierdolone. 0,7 bara jest wystrojony. Można jeszcze podkręcić na 0,9 do 0,9, żeby pompowało, ale wydaje mi się, że naprawdę nie ma takiej potrzeby. Jak dla mnie, ja tutaj nie jestem jakimś kurde, wiecie, nie jeżdżę nigdzie na jakieś takie kurde zloty typu już mówię, już dawać, ścigać się bądź coś w tym stylu, także na spokojnie. No na chwilę obecną jest to zabawka. No jest to zabawka, żeby wyskoczyć sobie w jakimś tam powiedzmy dzień i spierdolić komuś dupę w bejce. Tak by to wyglądało. Dobra, mykniemy sobie jeszcze tutaj w prawo, nie będziemy lecić gdzieś tam przez jakieś miasto. Kiedyś babcię wystraszyłem, jechałem spokojnie, tak dodusiłem gazu i wiesz, zawór blow-off pomiędzy zmianą biegów, jak puścił, to się babcia przestraszyła, także nie będziemy babci straszyć. No, spokojnie. Fajnie było na autobanę nim wyskoczyć, albo gdzieś na jakiś tor i go sprawdzić. Tutaj mokro, mówię, kurde, za mocno przyciśnie, że szkoła będą mielić, także trzeba uważać. Skrzynia jest tutaj pięciobiegowa. W nowszych wersjach Fiata były skrzynie sześciobiegowe, także możecie sobie porównać, jak ktoś tam jeszcze dokręcił te samochody po 300 koni z szóstką skrzynią, to naprawdę musi rozpierdalać system. Sprzęgło tutaj u mnie jest w porządku, natomiast ja nie chcę już kręcić tego samochodu wyżej, bo musiał się bawić, słuchacie, ze sprzęgłem. Dobra, co my tu mamy? 6 dych. Kurwa, nie ma co. Ślizga się. Za mokro. Mówię, jak ktoś to właśnie z tym sprzęgłem tutaj można też pokombinować, bo ludzie jak zakładają nowe sprzęgło do Fiatów, obijają je kewlarem, wtedy sprzęgło jest mocniejsze, silniejsze. Nie wiem, jakie sprzęgło jest tutaj, aczkolwiek no nie ślizga się. Wcześniej się właścicielom tutaj tylko, słuchajcie, no jeździł i przez rok, jak patrzyłem, w jego przeglądzie zrobił 8000 km, także to nie jest dużo. Ja zrobiłem przez rok 1200, tak mi wyszło na przeglądzie, także no możecie sami zauważyć. Tym samochodem się tak nie jeździ, zresztą więcej stał ten samochód mechanika. Na różnych takich sobie tam małych naprawach. Bo to wiadomo, w takim samochodzie zawsze trzeba zaglądać, doglądać, patrzeć, coś się nie dzieje. No ale samochód jeździ. Na pewno jest to jakiś w jakimś tym w przypadku unikat, bo tych Fiatów kupę naprawdę nie ma dużo.
jak gdzieś tam się trafi, to pewno są to jednostki 1,8 albo 2-litrówki. A gdzieś dorwać takiego właśnie z turbo, czy w 4 gadach, czy w 5, już jest naprawdę ciężko. Biegniemy tu. No tak, także co dalej? Jakie plany w związku z tym samochodem? Słuchajcie, no na razie pewnie jeszcze trochę postoi. To malowanie by trzeba było cholera zrobić. Ale no... mój lakiernik zawalony. Także na chwilę odpuściłem temat. Zabrałem samochód z powrotem, żeby tutaj pobawić się z nim trochę. Przede wszystkim go odpalić i no, kulnąć parę kilometrów. Majstery, kurwa. Szerzej nie można. On jak się rozgrzeje, to zaczyna, kurde, strzelać z rury, nie? Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale pewno tak, mówiłem, trzeba te świece wymienić, filtr paliwa. Ale to już taka rutyna, bym powiedział, także na chwilę obecną jest ok. Kurde, pokazałem go wam jeszcze bardziej z zewnątrz, ale może w kolejnym odcinku przestanie padać, bo też nie chcę. Nie chciałbym, wiesz, na deszczu tego robić, bo to bez sensu, nie? Dobra, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, hej.